Dzień dobry, kochane. W zasadzie dobry wieczór. Przychodzę dzisiaj do Was z takim bardzo ważnym tematem. Chciałabym Wam parę słów opowiedzieć o tak zwanym byciu w zawieszeniu, tak? Czyli w takim poczuciu jestem w zawieszeniu, aczkolwiek z mojego doświadczenia takiego terapeutycznego wynika, że zazwyczaj jak osoby są w tym stanie, to one nawet nie mają tej świadomości, że są w zawieszeniu, aczkolwiek no mają na przykład świadomość, że się nic za bardzo w ich życiu nie dzieje. Widzę, że dołączacie, kochane, więc dajcie mi tylko proszę znać, że mnie dobrze widać, dobrze słychać, bo jestem w innym miejscu tutaj, swojej części domu i nie wiem jak z internetem. I napiszcie coś, kochane, a ja dosłownie, wiecie co, jeszcze na chwilę odepnę mikrofon i pójdę sobie wodę przynieść. Bo zapomniałam sobie wody tutaj wziąć, także 5 sekund i wracam. 10. Dobra, jestem. O, cześć kochane, się już witacie. Dzień dobry, cześć Aniu. Cześć Irenka. Chwila, jeszcze tylko mikrofon założę, żeby lepiej było słychać. I już Wam mówię, o co chodzi. Stan takiego zawieszenia to jest stan pomiędzy. I tak naprawdę bycie w tym stanie sprawia, że nie możemy skorzystać ani z tego, co jest na dany moment dla nas dostępne, ani z tego, co sobie wyobraziłyśmy, co by było dla nas idealne. Jesteśmy dosłownie, kochane, pomiędzy. To jest też taki stan, który od razu pokazuje, chociaż nie jest to zawsze przez, jak jesteśmy w tym stanie zawieszenia, nie zawsze jest to dla nas widoczne, że my tak naprawdę nie mamy siły ani do tego, co jest dostępne, ani nie mamy siły do tego, co sobie wyobraziłyśmy jako najlepsze. I teraz od razu Wam podam przykłady, żebyście wiedziały, do czego ja się tutaj odnoszę. I być może coś z Wami tutaj zarezonuje, nie zareaguje. Cześć Aniu, cześć Batka. Podam Wam takie dwa przykłady właśnie z mojej pracy terapeutycznej. Pierwszy przykład to jest przykład taki relacyjny, związkowy. I kiedyś pracowałam z jednym mężczyzną, który zwrócił się do mnie i mówi, że już od dawna pracuje, tak wewnętrznie pracuje nad związkiem, nad kreacją związku, różnymi swoimi metodami własnymi i nadal się, tak jakby wiecie, no nic się nie pojawia, nadal w zasadzie nie ma żadnego skutku, nie ma żadnego efektu. Ale jak już mi o tym mówił, to bardzo często używam takich słów, właśnie ta moja idealna partnerka, tak? Bardzo, bardzo mocno się odnosił do tego ideału i można było wyczuć, no właśnie, że ten jego tak zwany ideał jest obciążony bardzo mocno różnymi wyidealizowanymi różnego rodzaju wyobrażeniami. No i wiecie, tak opowiada właśnie, że właśnie tam tyle rzeczy robi. Chyba mnie widać znowu, powróciłam, bo wiecie co, mi telefon chciał się aktualizować. To dajcie mi, kochane, znać, czy nam przerwało na amen, czy jeszcze tu jestem. Mam nadzieję, że jeszcze tu jestem. Bo przez chwilę wyświetliło mi się, że przerwało transmisję, ale chyba mam nadzieję, że jestem. Bynajmniej ja się widzę, także mi tylko potwierdźcie to, kochane. Jest okej, dobra, to tylko na moment. A jednocześnie, właśnie wracając do tego przykładu, kochane, jednocześnie
Przyznał się, że tak naprawdę on nigdy nie miał partnerki. Nigdy nie miał partnerki, nigdy się nawet z nikim nie spotykał. Mało tego, nawet nigdy nie był na żadnej randce. Nigdy nawet nie zaprosił, nie wiem, kobiety na randkę, tak? No, ano dlatego, bo on na to też miał wytłumaczenie, właśnie dlatego, że, no, że uznał, że on będzie czekał na ten ideał. No i my sobie tak rozmawialiśmy. Ja mu zaproponowałam, mówię do niego tak, wiesz co, to może zacznij, przez to, że ty nie masz nawet żadnego doświadczenia z kobietami, wiecie, no żadnego obycia, mówię, może zacznij się po prostu spotykać z różnymi kobietami i nawet, nie wiem, no niekoniecznie się musisz nawet angażować jakoś w to, jeżeli nie chcesz, ale po prostu zacząć, wiecie, wprawić energię w ruch. O, mi o to chodziło, tak? Wprawić energię w ruch. Zacząć się spotykać, zacząć poznawać w ogóle kobiety, tak? Zacząć z nimi rozmawiać, bo on był totalnie wycofany. Jedyne, co miał, to tylko to swoje idealne wyobrażenie o swojej idealnej partnerce. I tak do niego mówię, nie? Że właśnie może byś spróbował, tak? Po prostu zacząć się spotykać, ruszyć, że tak powiem, tyłek, ruszyć tą energię choćby po to, żeby poczuć siebie bardziej w relacji. Może się coś dzięki różnym spotkaniom coś otworzy, może ta energia gdzieś pójdzie. No i oczywiście trochę był oburzony, bo on stwierdził, że dla niego to jest szkoda w ogóle czasu na takie coś, wiecie, gdzieś tam, jak on to powiedział, półśrodki, że dla niego to jest szkoda czasu, tak, bo on czeka na tą idealną, nie? Ale ja mówię, wiesz, no, zobacz sobie, że czekasz już kilka lat, bo to faktycznie było w latach, ten człowiek nie był młody, kochany. Ja mówię, zobacz sobie, czekasz kilka lat, czyli w zasadzie to, co robiłeś do tej pory, no ci się nie sprawdziło, tak? Czyli spróbuj zrobić teraz coś innego. No i nadal był taki, wiecie, nie, trochę zniesmaczony tą moją odpowiedzią. Prawdopodobnie się spodziewał innej, ale przyznał mi rację, jak już zaczęliśmy głębiej pracować, weszliśmy w sesję, że ten obraz o idealnej, wiecie, kobiecie, obarczony wieloma idealnymi wyobrażeniami, pozwalał mu nie konfrontować się tak naprawdę ze swoimi największymi lękami. A w tym wypadku to były po prostu lęki przed bliskością. Ale mało tego, ten obraz też nie pozwalał konfrontować się w tej przestrzeni, która była na dzisiaj dla niego dostępna. Bo teoretycznie na dzisiaj, w sensie na wtedy, na tamten moment, dostępne było to, żeby po prostu się z kimś spotkał. Nie wiem, poszedł zaprosił kobietę, wiecie, do kawiarni, na, nie wiem, na obiad, tak, na spacer, po prostu gdziekolwiek, żeby nabrać obycia, żeby właśnie, tak jak mówię, ruszyć tą energię, żeby poznać kobiety, żeby zacząć siebie poznawać w relacjach z kobietami. I to mu pozwoliło, inaczej, jemu się wydawało, że największym jego problemem było to, że jest jakiś tam, wiecie, powód, który nie pozwala mu jeszcze spotkać tego, co sobie wyobraził. Tylko tak naprawdę to go chroniło przed tym, żeby się nie konfrontować z największymi lękami, w tym wypadku lęki przed bliskością. I mało tego, dzięki temu on mógł sobie też wytłumaczyć, sam przed sobą oczywiście, dlaczego nie wchodzi w takie relacje bardziej dostępne, choćby tak jak mówię, randka, nawet z koleżanką, spotkanie się i tak dalej, tylko jest w totalnym wycofaniu. Dlaczego w tym nie wchodzi? No bo on miał to swoje wytłumaczenie, że ja czekam na ten idealny obraz i tak dalej, i tak dalej. Ale to była ta sama przyczyna. To była tak naprawdę ta sama przyczyna. Czyli ten potworny lęk przed bliskością, nie pozwalał mu ani korzystać z tego, co jest dostępne tu i teraz, ani tak naprawdę jakby na dostępność tego, co sobie wyobraził. I on sprawił, ten lęk w tym wypadku,
że on dosłownie, tak jakby wiecie, utknął pomiędzy jednym a drugim, bo ani nie korzystał z tego, co jest dostępne tu i teraz, ani nie był w stanie skorzystać z tego, co sobie wyobraził. Dajcie mi znać, kochane, czy to jest zrozumiałe, a ja Wam jeszcze podam inny przykład, już z takiej pracy bardziej zawodowej. Parę dni temu rozmawiałam z jedną duszyczką, z którą się jakiś czas nie widziałam, i ona mi powiedziała takie zdanie właśnie, że ona nie chce mieć stałej pracy tu, gdzie jest, czyli w Polsce, gdzie mieszka i tak dalej, gdzie żyje, nie chce mieć stałej pracy. No i w zasadzie prawie w ogóle nie ma pracy, bo ma jakieś tam zlecenia, załóżmy raz w tygodniu, więc tak naprawdę prawie w ogóle nie zarabia. Ale nie chce mieć stałej pracy, dlatego że ona cały czas bardzo mocno chce wyjechać. Wyjechać za granicę i tam za tą granicą jakby gdzieś pracować, tak? No bo tam będzie lepiej, bo tam będzie ładniejsza pogoda, ona tam bardzo chciała wyjechać do ciepłych krajów gdzieś. Mimo że nie miała nic tam sprecyzowanego konkretnie. A ja mówię, okej, okay, ale mówię, od jakiego czasu jakby ty jesteś w takim stanie? Czyli wiecie, jakby no nie chcę mieć stałej pracy i nie podejmuję żadnej pracy, bo być może lada chwila wyjadę, nie? I myślałam, że ona mi powie, nie wiem, kilka tygodni, no może miesiąc, dwa. A się okazało, że to też były lata. Ona chyba podała, że to są 4 albo 3 lata, już dokładnie nie pamiętam. Że to były też lata. Czyli ona od lat nie podejmowała jakby pracy tu i teraz, bo cały czas żyła taką nadzieją, taką, wiecie, fantazją, że ona lada chwila gdzieś wyjedzie. Więc po co tu się wiązać, po co tutaj kogoś wikłać, bo ona nie będzie lojalnym pracownikiem. No ona oczywiście miała na to też swoje tak zwane wytłumaczenie. A jednocześnie nie potrafiła zrozumieć, dlaczego, mimo że tak bardzo chce tej zmiany, czyli wyjazd za granicę i praca za granicą, dlaczego mimo naprawdę jej ogromnych chęci i mało tego robienia różnych rzeczy, bo ona próbowała jakieś znajomości tam nawiązywać i tak dalej, internetowe, dlaczego jej się to nie udaje, tak? Przecież to ona tak bardzo chce i całą sobą czuła, że to też jest no, dla niej dobre. Było to jej po prostu marzenie. No i tak naprawdę, jak tak dłużej pogadałyśmy, co mi przyznała po tej rozmowie, że ona się wprowadziła w taki stan, czyli wiecie, nie podejmuje pracy tu, marzę o tym, co chcę, więc tak naprawdę znowu jest ta sama sytuacja. Nie korzystam z tego, co jest dostępne, ale też nie jestem w stanie skorzystać z tego, co sobie wyobraziłam jako najlepsze dla mnie. Że tak naprawdę ona się wprowadziła w ten stan, bo się bardzo boi po prostu konfrontacji z ludźmi. W konfrontacji z tym, że okaże się niewystarczająco dobra, jako osoba pracująca, jako jakiś tam pracownik, niewystarczająco dobra, konfrontacji z tym, że doświadczy odrzucenia, konfrontacji z tym, że gdzieś doświadczy zdominowania, konfrontacji z tym, że ktoś ją oszuka, wiecie, całe mnóstwo po prostu jakby lęków. I znowu, ona obrała taką strategię, to jest dokładnie ten sam, kochany schemat z tą relacją. Ona obrała strategię, że jak ona osiągnie to idealne, czyli w tamtym wypadku to była idealna partnerka, w tym wypadku była ta tak zwana idealna praca za granicą, to ona nie doświadczy tego, czego się najbardziej bała. No bo jak może doświadczyć, skoro to jest idealne, tak? To już jakby, wiecie, z samej reguły to wynika, nie? Jak można doświadczyć, nie wiem, odrzucenia, nie wiem, jakiejś nieakceptacji, dezaprobaty w jakiejś przestrzeni, skoro ta przestrzeń jest dla mnie idealna. Tylko że, tu była dokładnie ta sama pułapka, ten lęk nie pozwalał jej
te lęki, bo tu był cała masa zbiór, jakby wiecie, zbiór lęków nie pozwalał ani na skorzystanie z tego, co jest dostępne na tu i teraz, ani na sięgnięcie po to, co sobie wyobraziła jako najlepsze i jako idealne. A no i w jednym i w drugim przypadku to spowodowało utknięcie na wiele lat. Raz, że utknięcie, dwa, że takie właśnie zawieszenie, bo w sumie to mnie nie ma nigdzie, bo jestem tylko w wyobrażeniu. Nie ma też mnie tu, bo mimo, że tu bym mogła skorzystać. I przede wszystkim duże takie wycofanie, tak? Tak naprawdę wycofanie. Więc teraz zobaczcie sobie, jak nasza postawa jest w takiej postawie wycofania, no to jak my mamy kreować? Przecież te dwa przykłady, kochane, które Wam podałam, od razu jakby, wiecie, no widać, to jest ewidentnie postawa wycofania. Dlaczego? Bo w jednym i drugim wypadku jest ogromny lęk, więc ja się wycofuję, tworzę sobie jakiś obraz, który rzekomo, do którego dążę, który jest moim marzeniem, który ma mi zagwarantować, że nie spotka mnie to, czego się najbardziej boję. W jednym i drugim przypadku był lęk przed odrzuceniem, między innymi, tak, no bo tutaj w tej pracy, tam w tej relacji, a odwrócę Wam teraz perspektywę. Żeby podać Wam tak jakby inny trochę przykład. Co by w jednym i drugim przypadku zrobiła osoba, która nie jest wycofana? Która nie ma tego ruchu właśnie wycofania? I której tak naprawdę na 100% by się udało dojść do tego, czego po prostu chciała. W jednym i drugim przypadku osoba, która nie jest wycofana, zrobiłaby ruch. Nawet poniekąd jakikolwiek, ale po prostu zrobiłaby ruch. W przypadku relacji po prostu się zacznę spotykać z różnymi mężczyznami, znaczy w tamtym przypadku, przepraszam, kobietami, tak, bo to był mężczyzna, który szukał kobiety. Dzięki temu, szczególnie jak nie mam żadnego doświadczenia, dzięki temu bliżej siebie poznam. Dzięki temu będę miał okazję siebie poznać. Mało tego, nigdy nie wiem, co się tak jakby może wydarzyć w trakcie. Może się okazać, że pójdę na tak zwaną randkę i być może nie będziemy pasowali do siebie, jako wiecie, partnerzy, ale może się okaże, że mam w ogóle świetną kumpelkę z tego, tak? Albo mało tego, się okaże, że mamy jakieś wspólne zainteresowania i kiedyś zrobimy jakiś tam biznes. Wiecie, osoba, która nie jest wycofana, ona z tych ruchów do życia widzi tylko, jakby inaczej, może nie tylko, ale potrafi przede wszystkim dostrzegać różne korzyści i różnego rodzaju możliwości. Dokładnie by było w tym drugim przypadku. W tym przypadku właśnie pracy. Co by zrobiła osoba wycofana? By sobie poszła tutaj do pracy, bo praca, działanie to jest poznawanie ludzi. Gdziekolwiek nie pracujemy, czy na etacie, czy u siebie, zawsze poznajemy jakichś nowych ludzi. I z tych nowych ludzi znowu mogą się w ogóle nawiązać jakieś fajne przyjaźnie. Mało tego, mogą wyjść jakieś, wiecie, fajne możliwości, które będąc w wycofaniu, ja nie mam w ogóle dostępu do nich. Nie ma opcji, żebym ja w ogóle była tak jakby w stanie skorzystać z tego. A po czym można było rozpoznać na tych dwóch przykładach, że w jednym i w drugim wypadku było wycofanie? No właśnie po tym, że te osoby zostały z niczym. Że tak naprawdę z niczego nie były w stanie skorzystać. Nawet z tego, co jest dostępne na tu i teraz. Bo osoba, która jest otwarta, jak my jesteśmy, kochane, otwarci, to my mamy świadomość naszych ograniczeń. Na zasadzie, że okej, no być może to marzenie, czy tam to pragnienie, które sobie teraz wyobrażam, jeszcze nie jest dla mnie na ten moment dostępne, tak? Ale jak ja nie jestem w wycofaniu, to ja potrafię korzystać z tego, co jest dostępne. Czyli potrafię wykorzystać tu i teraz swoje zasoby
i skorzystać z tego, co jest dostępne, bo zawsze jest coś dostępne. Nigdy nie ma czegoś takiego, że nic dla mnie nie jest dostępne. Mówię, być może za miesiąc, za dwa czy trzy ta dostępność będzie inna, bo ja odpuszczę jakieś lęki, bo coś tam, bo się rozwinę i tak dalej. Ale to jest taka różnica. Jak jesteśmy wycofani, to zostajemy z niczym, to nie korzystamy z niczego. Jak jesteśmy otwarci, to my mamy świadomość naszych ograniczeń, więc my nie potrzebujemy idealizować sobie jakiejś tam rzeczywistości, do której dążymy, bo wiemy dobrze, że to w dużej mierze jest fikcja, a mało tego, w pełni też potrafimy korzystać z tego, co jest tu i teraz. Więc tak jakby w jednym i w drugim przypadku tych przykładów, które Wam tutaj podałam, tak naprawdę nie ma możliwości, żeby z tego wyjść. Moment, bo mi lampa chyba zgasła. O, nie ma możliwości, żeby z tego wyjść, kochane, kiedy nie przepracujemy tych lęków, które nas prowokują do wycofania, do stworzenia idealnego tego wyobrażenia, do wejścia właśnie w tą pozycję pomiędzy. Nie ma takiej możliwości. No, to tyle, kochane. To tyle ode mnie na dzisiaj. Tak się chciałam z Wami podzielić, bo poczułam, że ktoś jeszcze może z tego skorzystać. Także cieszę się, że tutaj przyszłam. U mnie wycofanie zostało nazwane depresją. Także kochane, trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego dla Was i co, do następnego razu. Widzimy się gdzieś tam niebawem. Trzymajcie się, pa, pa.